Pojawienie się nowego członka rodziny już niebawem. Zostanie pan po raz pierwszy dziadkiem. Jakie to uczucie? Piękne, radosne uczucie, które jest niepowtarzalne i myślę sobie, że ja może nie do końca świadomie na ten moment przygotowywałem się od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat, mając świadomość tego, jak ważne jest to, by budować każdego dnia jakość naszego życia, przeżywania tego życia, funkcjonowania, ale też i naszego samopoczucia. Ja się cieszę, że tę dbałość o chociażby aktywność fizyczną zawsze miałem w sobie, że ona mi towarzyszy i że dzisiaj, biorąc pod uwagę zdrową dietę, aktywność fizyczną, pozytywne nastawienie do życia, mogę mówić o sobie, że z radością czekam na narodziny mojej wnuczki i będę całą swoją energię mógł jej dać, byśmy wspólnie szczęśliwie przeżywali to życie. Oczywiście mój syn Franek, jego żona Laura, oni tworzą piękną rodzinę. Zawsze mogą na mnie liczyć, zawsze mają tę świadomość tego, że byłem, jestem i będę dla nich wsparciem, jeśli tylko będą tego potrzebować, ale oni są rodziną. Rodziną i ludźmi świata i to jest też piękne, że odnajdują się doskonale w każdym miejscu świata i w bardzo szeroki sposób myślą o tym, jak tę swoją przyszłość budować. To jest dla mnie coś, z czego jestem bardzo dumny. A czy już wiadomo, jak wnuczka będzie miała na imię? Cudownie, że takie rzeczy możemy przeżywać w nieco węższym gronie i cieszyć się nimi w takim kameralnym wymiarze. To wtedy chyba daje nam nawet większą radość. Pewnie kiedy już ta cudowna dziewczynka pojawi się na świecie, to ja będę miał przyjemność powiedzieć, jakie imię dostała od rodziców, ale najważniejsze jest to, żeby urodziła się zdrowa, żeby to szczęście, które myślę tam rozleje się w tej rodzinie i u mnie też, czekam na ten moment, będzie czymś, co zapamiętamy na bardzo długo, bo sam wiem, że ten moment oczekiwania i później narodzin to są jedne z najpiękniejszych chwil w naszym życiu.